Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio. No a teraz już chciałam Was zaprosić na wspólne przerabianie takiego sympatycznego motywu szydełkowej śnieżynki ozdobionej po brzegach pikotkami, którą przerobimy krok po kroku. Tak więc zapraszam już na wspólne przerabianie tego wzoru. Zapraszam! No a ja już zapraszam Was na tutorial, w którym przerobimy krok po kroku taką sympatyczną gwiazdeczkę na szydełku. I ja przerobiłam ten wzór z kordonka na szydełku o grubości 1,5. Tak więc zapraszam już na tutorial, na wspólne przerabianie tego wzoru. Więc zaczynam tradycyjnie od zawiązania takiej pęteleczki, przez którą przeciągam, o szydełko dociskam. I przerabiam rządek bazowy i ten rządek bazowy składa mi się z 6 oczek łańcuszka. Czyli jedziemy 6 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I te 6 oczek łańcuszka zamykam w kółeczko, wbijając właśnie w ostatnim tutaj oczku, o, przerabiając oczko ścisłe, zamykające i w ten sposób domykam. Domykam i mam takie kółeczko, no i teraz obrobię to kółeczko słupkami i docelowo mam tutaj 6 wierzchołków tej mojej gwiazdeczki, ale tutaj dość dużo, bo aż 24 słupki, które później rozłożę na 12 motywów, no i które później docelowo przerobię, czy które później docelowo rozłożę na 6 wierzchołków gwiazdeczki. Więc jedziemy. Więc na początku zaczynamy przerabiając 3 oczka łańcuszka, to jest równoważnik pierwszego słupka, jednocześnie chowam tutaj tą nitkę z początku okrążenia, może ona jest troszeczkę za długa, tak więc może po prostu utnę kawałeczek, no i przerabiam słupki. Pierwszy słupek, czyli narzucam nitkę na szydełko, przeciągam. Teraz mam 3 narzucenia nitki na szydełko i dobieram nitkę, raz robię pierwsze przeciągnięcie, dobieram nitkę, dwa robię drugie przeciągnięcie, jednocześnie chowam tą nitkę z początku i jeszcze raz. Kolejny słupek, narzucam nitkę na szydełko, przechodzę, wyciągam, mam 3 narzucenia nitki na szydełku, dobieram nitkę raz, dobieram nitkę dwa, czyli przerabiam słupek po polsku, bo oczko składające się z jednego narzucenia, ale po angielsku to się nazywa double crochet, bo na tych 3 przeciągnięciach dobieram nitkę raz, pierwsze przeciągnięcie, dobieram nitkę dwa, drugie przeciągnięcie, czyli właśnie double crochet, czyli podwójne przeciągnięcie. Podwójny słupek to jest na przykład treble, czyli potrójne przeciągnięcie. O. No i w ten sposób przerabiam 24 słupki wzdłuż całej długości okrążenia i obudowuję to kółeczko centralne, które powstało z połączenia domknięcia łańcuszka bazowego w kółeczko. No i spotykamy się w kolejnym okrążeniu. No i właśnie w ten sposób przerobiłam to okrążenie do końca. Teraz właśnie musimy tylko dopiąć, czyli 24 słupki przerobione wzdłuż tego centralnego okrążenia. Teraz musimy dopiąć, szczepić końcówki, tak żeby domknąć to kółko. No i tutaj na początku, przypominam, przerobiliśmy 3 oczka łańcuszka, a więc odnajdujemy 3 z tych oczek łańcuszka, przechodzimy przez nie szydełkiem, o, chwytamy nitkę, przeciągamy i przeciągamy przez to ostatnie oczko. No i w ten sposób mamy domknięte to centralne kółko. No i teraz będziemy przerabiać taką sekwencję 12 łuków złożonych z 3 oczek łańcuszka każdy, czyli przeskakujemy jakby co drugi słupek z poprzedniego okrążenia, obsadzamy przerabiając właśnie taki, zamocowując taki łuk, a więc. Czyli na początku okrążenia przerabiam oczko łańcuszka, które jest równoważnikiem takiego półsłupka przymocowującego łuk, następnie łuk złożony z 3 oczek łańcuszka, przeskakuję ponad kolejnym słupkiem i zamocowuję się w trzecim z kolei słupków, przerabiam półsłupek, którym przymocowuję, o. W ten sposób powstaje taki pierwszy łuk. Znowu kolejny łuk, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i znowu przeskakuję ponad jednym słupkiem z poprzedniego okrążenia, którego nie obsadzam, wskakuję w kolejny, czyli w ten sposób co drugie oczko, na 24 oczkach co drugie oczko, czyli powstanie mi 12 takich łuków i znowu raz, dwa, trzy i znowu półsłupek, który zamocujemy w kolejnym, co drugim słupku z poprzedniego okrążenia. No i właśnie w ten sposób powstanie 12 łuków, każdy będzie takim miejscem, punktem osadzenia dla takich płatków, które przerobimy w kolejnym okrążeniu. Więc już zapraszam, spotykamy się w kolejnym okrążeniu. No i zobaczcie, w ten sposób przerobiłam 11 takich łuków. Teraz 12 łuk zastąpię, nie przerabiając 3 oczka łańcuszka, ale zastąpię równoważnikiem 3 oczek łańcuszka, czyli jednym słupkiem, czyli narzucam nitkę na szydełko i wbijam się w to pierwsze oczko łańcuszka, to jest to oczko, które mówiłam Wam, że dodaję na początku okrążenia, żeby zastąpić półsłupek i teraz raz, dwa przeciągnięcia, mam słupek. Słupek, który zastępuje łuk złożony z 3 oczek łańcuszka, a to po to, żeby po prostu to okrążenie zakończyć w miejscu, w którym rozpoczynam kolejne, bo kolejne okrążenie, w kolejnym okrążeniu przerabiam takie płatki złożone właśnie z słupków przerobionych razem. I teraz tutaj przerobiłam, i tutaj właśnie u szczytu każdego z tych łuków przerobiłam sekwencję 4 słupków przerobionych razem i
Przerabiam taką grupę w następujący sposób. Pierwszy słupek zastępuję, przerabiając dwa oczka łańcuszka, narzucam nitkę, przechodzę pod łukiem, wyciągam i dobieram, robię pierwsze przeciągnięcie na dwa w drugim słupku, podobnie przerabiam trzeci słupek, o, pierwsze przeciągnięcie na dwa w trzecim słupku i pierwsze przeciągnięcie na dwa w czwartym słupku i szczepiam je razem w tym drugim przeciągnięciu. I tutaj taką kuleczkę. Teraz chciałabym wypróbować troszeczkę inną opcję, czyli przerobić cztery podwójne słupki. Dla porównania, żeby troszeczkę podwyższyć ten wzór, więc teraz pokażę Wam, jak przerabiam cztery podwójne słupki. I tutaj po prostu pierwszy podwójny słupek to jest oczko, które po angielsku nazywa się treble, czyli składa się z trzech przeciągnięć. Równoważnikiem są cztery oczka łańcuszka, ale ja przerobię tylko trzy oczka, czyli jakby to właśnie te dwa pierwsze przeciągnięcia, a ostatnie przeciągnięcie przerobię za jednym zamachem przez wszystkie cztery oczka, czyli owijam nitkę dwa razy wokół szydełka. Przechodzę, wyciągam i teraz dobieram nitkę raz, dobieram nitkę dwa. Mam dwa przeciągnięcia na trzy w drugim słupku i owijam nitkę i przeciągam i teraz raz, dwa, dwa przeciągnięcia na trzy w trzecim słupku i owijam nitkę dwa razy wokół szydełka, przechodzę pod łukiem, wyciągam i raz, dwa, dwa przeciągnięcia na trzy w czwartym słupku i teraz zobaczcie, mam cztery tutaj oczka narzucone na szydełko, dobieram nitkę, szczepiam je razem, no i teraz cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, po to, żeby zrobić przejście do kolejnego takiego płatka i w kolejnym tutaj łuku przerabiam identyczną sekwencję, czyli owijam, teraz już nie jestem na początku okrążenia, nie zastępuję pierwszego oczka jego równoważnikiem w formie oczek łańcuszka i owijam nitkę dwa razy wokół szydełka, przechodzę pod łukiem, wyciągam i przerabiam nitkę raz, dwa przeciągnięcia na trzy w pierwszym słupku. Owijam nitkę wokół szydełka i wyciągam i teraz raz, dwa, dwa przeciągnięcia na trzy w drugim słupku, podwójnym słupku, dwa narzucenia nitki wokół szydełka, przechodzę, wyciągam. I teraz dobieram nitkę i zawsze przeciągam przez dwa narzucenia. Pierwsze przeciągnięcie, drugie przeciągnięcie i trzy podwójne słupki przerobione razem. Owijam nitkę dwa razy wokół szydełka, przechodzę, wyciągam. I teraz raz, dwa, dwa przeciągnięcia na trzy i mam w ten sposób cztery słupki przerobione w ten sposób w dwóch trzecich wysokości i szczepiam je razem, przeciągając nitkę przez te wszystkie oczka, domykając i teraz w momencie, kiedy przerobię chociażby jedno, ale tutaj przerabiam łuk złożony z czterech oczek łańcuszka, już po prostu domykam ten płatek. Mogę tutaj ewentualnie, żeby te płatki były takie bardziej zaokrąglone, przerobić na przykład pięć takich podwójnych słupków i w ten sposób, czyli po prostu według podobnej zasady, być może ten płatek będzie troszeczkę bardziej zaokrąglony. Zobaczymy może w tym tutaj, że przećwiczyć jeszcze raz tego typu oczko, pokażę Wam pięć podwójnych słupków przerobionych razem. Owijam nitkę dwa razy wokół szydełka. Przechodzę i teraz wyciągam i robię pierwsze przeciągnięcie, drugie przeciągnięcie w pierwszym słupku. Owijam nitkę dwa razy wokół szydełka, przechodzę pod łukiem, wyciągam i teraz dobieram i za każdym razem przeciągam przez raz, dwa przeciągnięcia, czyli pierwsze przeciągnięcie i drugie przeciągnięcie i mam dwa słupki przerobione razem, przerobione niezależnie w dwóch trzecich wysokości i dorzucam do tej pary jeszcze trzeci podwójny słupek, czyli raz, dwa przeciągnięcia na trzy i jeszcze czwarty podwójny słupek, czyli o, raz, dwa przeciągnięcia na trzy i jeszcze piąty podwójny słupek, żeby zobaczyć, jaki to efekt da. I raz, dwa przeciągnięcia na trzy. I teraz mam tutaj po prostu pięć takich nitek narzuconych na szydełko i ta sama zasada, szczepiam je razem i przerabiam łuk, który przechodzę, przerzucam do kolejnego płatka. Więc to jakby macie porównanie, tutaj mam cztery, tutaj mam pięć. Z pięciu oczek ten płatek jest taki bardziej może zaokrąglony. Może rzeczywiście tak byłoby lepiej. Więc to według uznania, czy po prostu tak jak tutaj przerobiłam cztery słupki przerobione razem, a więc właśnie to według Waszego uznania, jak chcecie ten wzór tutaj rozłożyć. Być może takie pojedyncze słupki no, taki dają większe wrażenie lekkości w tym wzorze, więc według uznania. No i spotykamy się w kolejnym okrążeniu, pokażę Wam, jak w końcu, na czym stanęło w końcu przerabianie tego wzoru. No i przerobiłam, no i zdecydowałam się na pięć podwójnych słupków przerobionych razem. Ale to kwestia, że tak powiem, tego, co się lubi. Ja lubię takie napakowane płatki. Wydaje mi się, że one właśnie mają dużo uroku w szydełku, ale to rzeczywiście jest kwestia, że tak powiem, upodobań. O, i teraz ostatni łuk złożony z czterech oczek łańcuszka, który przerobię według podobnej zasady,
jak w końcówce poprzedniego okrążenia, czyli zamiast czterech oczek łańcuszka przerobię jego równoważnik, czyli podwójny słupek, a więc tak zwany treble, czyli owijam miskę dwa razy wokół szydełka i wbijam się u szczytu tej grupy. O, i teraz odwijam, czyli przeciągam nitkę i teraz odwijam raz, dwa i trzy. No i mam w ten sposób, o, taki łuk zastąpiony, że tak powiem, zastąpiony podwójnym słupkiem. Mogę to przerobić inaczej, mogę zastąpić jednym, mogę jeszcze inne zastosowanie, inne rozwiązanie zastosować, czyli przerabiam jedno oczko łańcuszka, o, i nawijam nitkę i przerabiam po prostu zwyczajny tutaj słupek, o, czyli raz, dwa, może tak będzie lepiej, bo w ten sposób rzeczywiście jestem po środku tego łuku, kończę okrążenie po środku łuku i w ten sposób zaczynam jakby z tego tutaj środkowego punktu w środku łuku. No i teraz przerabiam już takie elementy, które stworzą mi wierzchołki mojej gwiazdki i taki element składa się z czterech słupków, trzy oczka łańcuszka, cztery słupki i zamocowuję je tutaj w kolejnym łuku półsłupkiem. I w ten sposób tworzę sześć takich, powstaje mi sześć takich wierzchołków. Więc teraz jakby reasumując, mam 12 takich płatków i te 12 płatków, a tą sekwencję 12 płatków doprowadzę do sześciu wierzchołków gwiazdki. I w tym celu właśnie w jednym tutaj łuku przerabiam, o, w środku jestem, w środku łuku przerabiam oczko łańcuszka, które zastępuje półsłupek przymocowujący, wskakuję w kolejny łuk i tutaj przerabiam taką sekwencję złożoną z czterech słupków, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek i czwarty słupek. I teraz przerabiam sekwencję złożoną z trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, które stanowi takie przejście, przełamanie tego elementu. I z drugiej strony tego łuku, właściwie wciąż w tym samym łuku, przerabiam kolejne cztery słupki. Mogę to rozpocząć również inaczej, czyli drugi słupek, o, trzeci słupek i czwarty słupek i przymocowuję półsłupkiem w kolejnym łuku. W ten sposób co drugi łuk obsadzam takim elementem, a co drugi obsadzam półsłupkiem przymocowującym. I oczywiście tutaj mówiłam, że mogę zacząć inaczej, czyli mogę tutaj w tym punkcie na starcie zacząć przerobić połowę, czyli cztery słupki i w kolejnym łuku przerobić półsłupek przymocowujący. No ale powiedzmy, żeby szybciej pokazać Wam element, który przerobię właśnie w tym okrążeniu, czyli takie właśnie w co drugi łuk przerabiam taki jakby narożnik, czy podstawę, punkt wyjścia dla wierzchołków mojej gwiazdeczki. I teraz zobaczcie, tutaj w jednym łuku przerabiam półsłupek, a w drugim łuku wskakuję i przerabiam. Znowu cztery słupki. Raz, pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, narzucam nitkę na szydełko, przechodzę pod łukiem, wyciągam, raz, dwa, trzeci słupek, czwarty słupek, raz, dwa przeciągnięcia, trzy oczka łańcuszka, którym jakby zakręcę i przerobię, właśnie przygotuję takie wierzchołki mojej gwiazdeczki i w drugiej części tego łuku znowu symetrycznie w odbiciu lustrzanym cztery kolejne słupki, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek i czwarty słupek, o, czyli mam tą sekwencję cztery słupki, trzy oczka łańcuszka i cztery słupki i tutaj osadzam jakby półsłupkiem w kolejnym łuku. Dzięki czemu, o, dzięki czemu, zobaczcie, właśnie obsadzam, przygotowuję sześć takich narożników. Tutaj mam 12 łuków, co drugi łuk zamocowuję półsłupek przymocowujący w co drugim łuku. O, i teraz przeskakuję do kolejnego łuku i tutaj przerabiam tą sekwencję czterech słupków. Raz, pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, trzy oczka łańcuszka i znowu z drugiej strony, czy w drugiej części tego łuku, sekwencja, druga sekwencja czterech słupków. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek i czwarty słupek i teraz, o, przymocowuję półsłupkiem, obsadzam takim przymocowującym, ściągającym w dół tą, przymocowuję właśnie w co drugim łuku. No i powstaje mi sześć takich punktów, sześć takich wierzchołków, które dalej będę rozbudowywać w kolejnych okrążeniach i tutaj w ten sposób tworzę takie wierzchołki tej mojej gwiazdeczki. No i w ten sposób właśnie przerobiłam sześć takich wierzchołków i teraz, ponieważ te długości łuków pasowały, idealnie pasowały dla tego rządku, w którym przerobiłam
pojedyncze słupki przerobione razem, więc tutaj można by ewentualnie te łuki tutaj, łuki pomiędzy płatkami troszeczkę wydłużyć, przerabiając 5 oczek łańcuszka. Wydaje mi się, że to będzie troszeczkę może lepiej, jeżeli chodzi o obliczenia, no ale właśnie to zależy od tego, jaki tutaj element przerobicie po środku, więc tu wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby przerobienie troszkę dłuższych łuków, to wprowadzi troszkę więcej przejrzystości w ramach tego wzoru, więc może jeszcze przygotuję niezależnie od tego tutorialu taki kolejną próbkę tego wzoru, ale z większymi tutaj łukami rozdzielającymi te płatki, w ten sposób no, bardziej przywietrzymy ten wzór. No ale póki co jedziemy dalej, czyli dochodzę do końca tutaj, o, przerobiłam ostatni taki łuk i teraz pamiętacie, tutaj przerobiłam oczko łańcuszka zastępujące półsłupek i po prostu o, szczepiam oczko ścisłe zamykające, mam domknięty ten element. Teraz będę rozbudowywać te płatki i rozbudowuję w ten sposób, że właśnie w tym punkcie przymocowującym oczko łańcuszka, to będzie ten punkt taki ściągający w dół te płatki, te wierzchołki. No a teraz dodajemy po prostu słupki w tych tutaj wierzchołkach, czyli w każdym słupku z poprzedniego okrążenia. Mieliśmy 4 słupki, przerabiam po jednym słupku i dorzucę później na tym tutaj wierzchołku, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, o, trzeci słupek i czwarty słupek, o, w ten sposób tutaj rozszerzyłam ten element. Teraz, żeby tutaj to rozszerzyć, tutaj przerabiam 3 albo 4 słupki, żeby, powtarzam ten sam motyw, czyli powiedzmy, że przerobię 4 tutaj słupki w tym łuku i zakręcę, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek i czwarty słupek, czyli jakby powtarzam ten element, który przerobiłam w poprzednim okrążeniu i teraz 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i tutaj wskakuję w ten kolejny, w ten sam łuk i przerabiam sekwencję znowu 4 słupków jakby z drugiej strony, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek i teraz taka mała poprawka, ponieważ w tym wzorze przerobiłam tylko 3 słupki. W momencie, kiedy właściwie powstały mi w tym momencie 2, że tak powiem, troszkę odmienne wzory, po to, żeby ta ilość oczek pasowała i żeby właśnie ta gwiazdka była jak najbardziej wypłaszczona. Więc tutaj po pierwsze wydaje mi się, że łuki powinny być troszeczkę dłuższe, ale z kolei w tym wzorze tutaj przerabiałam w tym okrążeniu 3 słupki, więc rozpiskę wzoru w obydwu wersjach podrzucę Wam na blogu Moda na Bio. I teraz przerabiam jeszcze w każdym słupku z tutaj w tej sekwencji wierzchołkowej po jednym słupku, czyli jeszcze 4 słupki, czyli no w tym wzorze będę miała po 8 słupków na każdej jakby długości boku tego wierzchołku. O, jestem. No i po prostu, żeby zahaczyć, ściągnąć ku dołowi ten element, po prostu przerabiam półsłupek w tym półsłupku z poprzedniego okrążenia, czyli o półsłupek, czyli o, zobaczcie, ten wierzchołek poszerzony, czyli tutaj te malutkie wierzchołki, a teraz ten wierzchołek poszerzony o taką samą sekwencję, czyli 4 słupki, 3 oczka łańcuszka, 4 słupki. No i w ten sposób przerabiam o kolejny płatek, czyli znowu narzucam nitkę, tutaj mam 4 słupki, w każdym z tych 4 słupków przerobię po jednym słupku, czyli pierwszy słupek, czyli drugi słupek, czyli trzeci słupek, czyli czwarty słupek, o, 4 słupki. Teraz łuk obsadzam znowu sekwencją 4 słupki, 3 oczka łańcuszka, 4 słupki, czyli pierwszy słupek w tym łuku, drugi słupek w tym łuku, trzeci słupek w tym łuku, o, czwarty słupek w tym łuku. Teraz 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, zakręcam i dobudowuję drugą połówkę w tym łuku, czyli znowu 4 kolejne słupki jakby symetrycznie w odbiciu lustrzanym, czyli pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. O. I teraz tutaj przerabiam w każdym z tych słupków, które mam już z poprzedniego okrążenia po jednym słupku, czyli pierwszy słupek w pierwszym słupku, drugi słupek w drugim słupku, trzeci słupek w trzecim słupku i czwarty słupek w czwartym słupku i półsłupek, tutaj schodzę półsłupkiem w tym łuku. I o, zobaczcie, w ten sposób właśnie poszerzam te wierzchołki mojej gwiazdeczki w tym okrążeniu.
No i zobaczcie, w ten sposób przerobiłam to okrążenie do końca, już ta gwiazdeczka nabiera kształtów i teraz po prostu szczepiam końcówki, czyli no tutaj pamiętacie, na początku przerobiłam oczko łańcuszka, które zastępowało ten półsłupek przymocowujący i to w nie właśnie wbijam się i przeciągam i tutaj jestem, mam domkniętą tą gwiazdeczkę, no i teraz kolejne okrążenie, które troszeczkę tutaj chciałam prześwietlić, czyli przerobiłam takie sekwencje słupek, oczko, łańcuszka i właściwie to jest przedostatnie okrążenie, ostatnie jest to okrążenie z pikotkami, więc jedziemy. No i teraz właśnie jestem w tym punkcie, ale oczywiście tutaj się te środki, te brzegi tych wierzchołków mi się zejdą, więc żeby było bezpiecznie, więc przerabiam w ten sposób w tym okrążeniu, że co drugi słupek, czyli w tym słupku wbiję słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek. Powiedzmy, że dla bezpieczeństwa, o, ponieważ troszkę improwizuję w tym momencie, dlatego że ten wzór obliczyłam na troszkę inną ilość oczek, więc po prostu przemknę się oczkami ścisłymi i schodząc w dół, zaraz zobaczymy, jak to się będzie fajnie układać, czyli przejdę. Po prostu, żeby zacząć w odpowiednim punkcie, przeciskam raz, dwa, trzy, oczka ścisłe, tutaj jest słupek, oczko, słupek, słupek, czyli jeszcze w tym tutaj, o, cztery oczka ścisłe zamykające, no i jestem, raz, dwa, w piątym słupku od góry i w tym piątym słupku przerabiam trzy oczka łańcuszka na początku okrążenia, czyli równoważnik pierwszego słupka, oczko łańcuszka przeskakuje, przeskakuję ponad jednym słupkiem, którego nie obsadzam. W kolejnym słupku przerabiam słupek, o, oczko łańcuszka i znowu słupek w tutaj tym słupku i właśnie oczko łańcuszka i tutaj w tym łuku rozdzielającym przerabiam sekwencję, czyli oczko łańcuszka i teraz słupek. Teraz, żeby wyostrzyć ten łuk, czy ten wierzchołek, oczko łańcuszka i podwójny słupek, czyli wbijam się tutaj, o, raz, dwa, trzy przeciągnięcia, znowu oczko łańcuszka, teraz tutaj przerobię taki centralny, podwójny albo potrójny słupek, tak żeby po prostu przerobić ten centralny element, raz, dwa, trzy przeciągnięcia, schodzę w dół, czyli oczko łańcuszka i teraz jeszcze kolejny. Teraz ta sekwencja oczek schodzących w dół, zaraz Wam pokażę, co to daje, czyli raz, dwa, trzy przeciągnięcia, kolejny podwójny słupek, oczko łańcuszka i słupek, o, i oczko łańcuszka i wskakuję w pierwszy z tych słupków z tej drugiej strony, czyli tutaj zobaczcie, o, w tym tutaj łuku przerobiłam taką sekwencję. Dwa słupki i trzy podwójne słupki rozdzielone między sobą oczkami łańcuszka, to w ten sposób wyostrzam bardziej te wierzchołki tej mojej gwiazdeczki. I teraz w tej sekwencji ośmiu słupków z poprzedniego okrążenia przerabiam słupek, oczko, łańcuszka w drugim słupku, o tutaj. I teraz kolejny słupek i kolejne oczko, łańcuszka i słupek. No i przyznaję się, tutaj rzeczywiście troszeczkę improwizuję, dlatego że ten wzór troszeczkę inaczej przeliczyłam. No i teraz zobaczcie, właśnie w ten sposób obudowałam, o, że tak powiem, w wersji roboczej ten wierzchołek, prześwietlając jednocześnie ten wzór, ponieważ właśnie co drugi słupek przerabiam słupek, oczko, łańcuszka, słupek. No i tutaj u szczytu oczywiście to można też inaczej, że tak powiem, dopracować, ale mam tutaj w tym łuku z trzech oczek łańcuszka, mam tutaj docelowo pięć oczek, dwa, cztery, pięć, dwa słupki i trzy podwójne słupki rozdzielone oczkiem łańcuszka. No i teraz będąc w tej tutaj sekwencji o stałej, że tak powiem, z poprzedniego okrążenia, przerobiłam trzy grupy słupek, oczko, łańcuszka, słupek i dochodzę do tego przejścia pomiędzy dwoma wierzchołkami i w tym przejściu przerobię sekwencję dwóch słupków przerobionych razem, czyli w ten sposób przeskakuję w kolejny i tutaj wbijam się w tym słupku, przerabiam słupek przerobiony do połowy i symetrycznie z drugiej strony liczę sobie w ten sam sposób. Wiem, że tutaj w tych słupkach przerobię w pierwszym, w trzecim i w piątym przerobię słupek, a z kolei właśnie w tym siódmym przerobię tą drugą nogę dla tej grupy dwóch słupków przerobionych razem, no i przerabiam. No i w ten sposób mam takie przejście między wierzchołkami, oczko, łańcuszka i teraz tą sekwencję właśnie obsadzam słupek, oczko, łańcuszka, słupek, oczko, łańcuszka, słupek i wskakuję właśnie w piąty licząc od góry z tych słupków i przerabiam słupek, oczko, łańcuszka. Znowu, teraz biorę trzeci z tych słupków, o, słupek, oczko łańcuszka i znowu w pierwszym z słupków słupek, oczko łańcuszka i dochodzę do łuku, który obudowuję,
O, w ten sposób powstają takie okienka, czyli prześwietlam ten wzór. I w tym centralnym łuku dość mocno go zabudowuję, przerabiając właśnie słupek, oczko łańcuszka i następnie sekwencję trzech podwójnych słupków, czyli pierwszy podwójny słupek, o, raz, dwa i trzy. W ten sposób wyostrzam, bo te oczka, które są na wierzchołku, będą troszeczkę wyższe niż te oczka, które doprowadzają. Czyli pierwszy sekwencji podwójnych słupków, oczko łańcuszka, drugi podwójny słupek, o, czyli trzy przeciągnięcia, oczko łańcuszka i owijam nitkę i trzeci podwójny słupek wciąż w tym łuku. Być może można troszeczkę zmniejszyć tą ilość podwójnych słupków. I teraz oczko łańcuszka i jeszcze w tym łuku pojedynczy słupek. W ten sposób jakby ten łuk obsadziłam pięcioma takimi sekwencjami słupek albo podwójny słupek oczko łańcuszka. I znowu oczko łańcuszka i tą długość tego wierzchołka obsadzam, czyli w pierwszym z tych słupków przerabiam słupek. Ponad drugim przerabiam oczko łańcuszka i wbijam się w trzeci. Trzeci przerabiam słupek. Ponad czwartym przerabiam oczko łańcuszka i obsadzam teraz piąty z tych słupków, o, przerabiając słupek. Czyli na tym łuku, jakby na tej części stałej tego boku, przerabiam trzy słupki i trzy oczka łańcuszka. I teraz doprowadzam do tej sekwencji dwóch słupków przerobionych razem. Czyli, zobaczcie, wbijam się w siódmym słupku z tej strony, o, przerabiam słupek do połowy i łączę, żeby to przejście domknąć, łączę ponad siódmym słupkiem z drugiej strony, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To jest ten siódmy słupek, o, liczony od góry. Wbijam się, mam dwa słupki przerobione do połowy, szczepiam je razem, o, i oczko łańcuszka i mam takie przejście właśnie domknięte, że tak powiem, pomiędzy wierzchołkami tej gwiazdeczki. No i teraz znowu obsadzam ten bok, już trzeci wierzchołek czy trzeci bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W piątym z słupków liczonych od góry wbijam pierwszy z sekwencji słupek, oczko łańcuszka, słupek, który wbijam w raz, dwa, trzecim słupku liczonym od góry. Raz, dwa przeciągnięcia, oczko łańcuszka i słupek, który wbijam w pierwszym tutaj słupku i oczko łańcuszka i w ten sposób jakby obsadziłam o te moje wierzchołki. No i dochodzę do tej sekwencji wierzchołkowej. Tutaj przerobiłam słupek, o, oczko łańcuszka i teraz dwa razy, trzy razy podwójny słupek, czyli pierwszy podwójny słupek, raz, dwa, trzy przeciągnięcia, oczko łańcuszka, drugi podwójny słupek wbity w tym łuku, raz, dwa, trzy przeciągnięcia, oczko łańcuszka, trzeci podwójny słupek, raz, dwa, trzy. Oczko łańcuszka i żeby dokończyć, żeby było symetrycznie, jeden słupek jeszcze wbity w tym łuku. No i jeszcze po raz kolejny pokażę Wam ten bok, czyli przejście między dwoma wierzchołkami gwiazdeczki, czyli oczko łańcuszka i w pierwszym z tych słupków na długości wbijam słupek. Raz, dwa przeciągnięcia. Oczko łańcuszka ponad drugim. W trzeci z tej sekwencji wbijam słupek. Trzeci słupek, to jest trzeci słupek z tej sekwencji na boku. Oczko łańcuszka i teraz w piątym, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w piątym słupku wbijam słupek, oczko łańcuszka i w siódmym słupku wbijam tutaj sekwencję słupeka. Przerobione do połowy i teraz liczę siódme oczko na tych słupkach, na tym wierzchołku, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To jest ten siódmy słupek, tutaj dostawiam drugą nogę dla tej grupy dwóch słupków przerobionych razem, oczko łańcuszka i obudowuję kolejny bok. No i właśnie w ten sposób, o, wygląda ta gwiazdeczka. I jeszcze zostanie mi ostatnie okrążenie, w którym po prostu dobuduję łuki z pikotkami. No i zobaczcie, obudowałam już prawie do końca, teraz jeszcze pokażę Wam to ostatnie przejście, czyli właśnie łączenie jakby tych boków, łączenie początka z końcem okrążenia, czyli oczko łańcuszka i wbijam się w siódmym z tych słupków od góry, liczonych od góry, przerabiam słupek przerobiony do połowy. I teraz z tej drugiej strony liczę znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W siódmym słupku wbijam się o tutaj i przerabiam drugą nogę dla tej grupy dwóch słupków przerobionych do połowy, szczepiam je razem, oczko łańcuszka, no i tutaj odnajduję trzeci, raz, dwa, trzy oczko łańcuszka, czyli górę tego pierwszego słupka szczepiam
końcówki, szczepią końcówki i właśnie o, powstaje mi taka gwiazdeczka i teraz no, ona nie ma takiego, jakby właśnie brakuje jej takiego uroku, który nadaje mi takie sympatyczne pikotki, czyli coś bardzo pracochłonnego, ale które potrafi właśnie dodać uroku. No i w ten sposób połączyłam końcówki i teraz jeszcze kolejne okrążenie, które ja tutaj wykonałam z takich łuków, na których później w jeszcze ostatnim okrążeniu dorobiłam pikotki, więc no, żeby może było prościej, to przerabiam łuki pomiędzy tymi tutaj okienkami, przerabiam łuki złożone z trzech oczek łańcuszka, czyli oczko łańcuszka zastępujące półsłupek, przymocowujące raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i wskakuje w słupek i tutaj półsłupkiem przymocowuje taki łuk. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, wskakuje w kolejny tutaj o słupek i przymocowuje. I te łuki w kolejnym okrążeniu obsadzę takimi właśnie sympatycznymi pikotkami, czyli znowu raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i tutaj w tym pierwszym słupku przymocowuję i mam o takie tutaj sympatyczne łuki. I tutaj właściwie przeszłam monotonnie, że tak powiem, w każde takie okienko obsadziłam takim łukiem. Czyli znowu raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka, wbijam się i tutaj przymocowuję i mam taki właśnie łuk. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i znowu zamocowuję się w kolejnym podwójnym słupku. Czyli dochodzę do sekwencji podwójnych słupków i mam taki łuk. Raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i wskakuję w kolejny tutaj o taki słupek i o właśnie półsłupkiem przymocowuję taki łuk i znowu raz, dwa, trzy, czyli dość pracowite, ale też w miarę szybko posuwające się naprzód okrążenie i półsłupkiem u szczytu słupka i przymocowuję, osadzam łuk i znowu raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i tutaj półsłupkiem o u szczytu takiego oczka i mam taki łuk i znowu raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i kolejny tutaj o taki łuk i teraz właśnie o w ten sposób nadaje takie bardziej ozdobne wykończenie i teraz jeżeli chodzi tutaj nad tym przejściem tutaj przerabiam taki łuk wychodząc z tego oczka poprzedzającego ten trójkącik zamocowujący, czyli jeszcze raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, zamocowuję tutaj o półsłupkiem i jestem już na tej tutaj sekwencji właśnie na tej klamrze domykającej. Przerobiłam tutaj, jestem w tym, mam tutaj tą klamrę i jeden słupek, który jest wokół i właśnie tutaj znowu muszę troszeczkę zagęścić, żeby to się spięło, więc jakby z tego tutaj słupka przerzucam łuk złożony z trzech oczek łańcuszka do tego o sąsiedniego następującego, zaraz Wam pokażę, może żeby to było o pokazane, zobaczcie. W tej klamrze jakby już nie obsadzam, tylko w tych dwóch słupkach, które obtaczają tą klamrę, z jednej strony do drugiej przerzucam łuk złożony z trzech oczek łańcuszka. O, to daje taką fajną sekwencję ozdobną i jeszcze ozdobię ją pikotkami, żeby w kolejnym okrążeniu. Czyli znowu, kolejny taki wierzchołek znowu. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, zamocowuję w słupku półsłupkiem. Znowu, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, wskakuję w kolejny słupek tutaj u góry, przerabiam półsłupek i znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, zamocowuję tutaj o półsłupek. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, jakby tak troszeczkę mechanicznie po prostu według tej zasady, że w każdym kolejnym słupku czy podwójnym słupku zamocowuję półsłupek, którym właśnie przymocuję z jednej czy z drugiej strony taki łuk i znowu raz, dwa, trzy i jedziemy, tutaj wskakuję i przymocowuję półsłupkiem, raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka, u szczytu przymocowuję półsłupek i znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, u szczytu kolejnego słupka przymocowuję półsłupek, ale pilnuję tego, ostatni z tych łuków obsadzę w tym słupku, który, tutaj mam tą klamrę szczepiającą to przejście pomiędzy dwoma wierzchołkami, ostatni z tych moich łuków obsadzę w tym sąsiednim słupku, czyli znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, tutaj przerabiam słupek i tutaj raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, zamocowuję w tym półsłupkiem w tym łuku i teraz tutaj ponad tym spięciem przerzucam taki jeden łuk, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, który zamocowuję, może nawet zniżę, żeby to było lepiej widać, zamocowuję tutaj o w tym słupku, o zobaczcie, w ten sposób właśnie domykam tą sekwencję pomiędzy płatkami, czyli o tej klamry, na tej klamrze nic nie zamontowuję, nic nie przerabiam, tylko na tych sąsiednich dwóch, z tych sąsiednich dwóch słupków wychodzi mi
Wychodzą mi półsłupki, którymi zamocowuję ten łuk z trzech oczek łańcuszka. No i w ten sposób obrabiam każdy z sześciu wierzchołków mojej gwiazdki, a w ostatnim okrążeniu jeszcze dorobię pikotki, którymi wyostrzę, czy tak dodam troszeczkę takiego smaczku brzegom tej gwiazdeczki. No i zobaczcie, w ten sposób przerobiłam do końca okrążenia i teraz ten ostatni łuk przerzucam, ten ostatni łuk, który przerzucę między przejście, na przejściu, czy ponad przejście między dwoma wierzchołkami, czyli trzy oczka łańcuszka i tutaj o wszczepiam, zaczepiam o w oczku łańcuszka, które zastępowało półsłupek przymocowujący, o raz i dwa. I w ten sposób szczepiłam końcówki. No i teraz będę właśnie każdy z tych łuków, o, w ten sposób wygląda ta gwiazdeczka, ale ona jeszcze bardziej zyskuje w momencie, kiedy wyostrzam właśnie te łuki, przerabiając sekwencję półsłupek, oczko łańcuszka i pikotek. Czyli tutaj każdy z tych łuków, no dość pracowite okrążenie. Teraz ten pierwszy łuk sobie tutaj ominę, czy tak powiem, przejdę oczkami ścisłymi do kolejnego łuku, dlatego nad tym łukiem myślę, że przerobię taki łuk łączący. Czyli teraz w tym punkcie o przechodzę i jestem w kolejnym tym łuku i ten łuk obsadzam takim przejściem. Oczko łańcuszka, pikotek z trzech oczek łańcuszka, czyli przerabiam raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, które domykam w kółeczko oczkiem, domykając oczkiem ścisłym, zamykającym, o, w ten sposób oczko łańcuszka i zaczepiam półsłupkiem w półsłupku z drugiej strony, o. Czyli w ten sposób, o, czyli mam taki pierwszy pikotek. Kolejny łuk, oczko łańcuszka, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, które domykam w kuleczkę, przerabiając pikotek. Pikotki są dość pracochłonne, ale nadają uroku szydełkowym wzorom. I oczko łańcuszka, czyli sekwencja oczko łańcuszka, pikotek, oczko łańcuszka i półsłupek wbity u szczytu, albo właśnie jakby troszkę tak przesunąć te łuki i wychodząc właśnie półsłupkiem z, gdyby wychodzić półsłupkiem przymocowującym z połowy wysokości łuku, to też w sumie byłoby fajne rozwiązanie. A więc właśnie no, przerabiam takie sekwencje półsłupków i teraz proponuję Wam, tutaj mam dwa takie łuki po środku ponad tym łukiem, czyli jeszcze raz oczko łańcuszka, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka zamykające w pikotek, o, to że tak powiem już według uznania przerobimy oczko łańcuszka i wskakuję w tutaj półsłupek przymocowujący i po środku tego elementu, po środku tego mam takie dwa łuki, czyli oczko łańcuszka i teraz przerabiam 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 oczek łańcuszka i szczepiam je półsłupkiem, oczkiem ścisłym zamykającym, przepraszam, o, w taką kuleczkę, oczko łańcuszka i obsadzam, łączę ponad właśnie tym drugim łukiem. Może taka wersja będzie bardziej. Czy to pasuje? To, o, chyba tak lepiej pasuje, zobaczcie. Czyli jakby te dwa sąsiednie łuki u szczytu spiłam właśnie taką sekwencją. Po jednym oczku łańcuszka i duży pikotek wyostrzyłam brzegi. No i w ten sposób pracowicie przerabiam wzdłuż całego okrążenia. No i teraz takie właśnie, teraz te dwa wzory, więc tutaj mówiłam, że po środku troszeczkę zmieniłam tą sekwencję. Więc wydaje mi się, że to lepiej wygląda z tymi podwójnymi słupkami, ale, że tak powiem, tutaj co powinnam jeszcze zrobić, wyostrzyć ten łuk. No a ja dziękuję serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru. No i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie. No i mówię Wam do zobaczenia.